Za nami drugi tydzień 9. letniego festiwalu muzycznego. W niedzielę 5 sierpnia mieszkańcy mogli wziąć udział w artystycznej oprawie mszy świętej oraz koncercie kameralnym Śpiewamy Tobie Panie. Pierwszy koncert uczestników 10. jubileuszowych międzynarodowych mistrzowskich warsztatów wokalnych zaprezentowany został w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Był to koncert arii i pieśni z polskiego i światowego repertuaru muzyki klasycznej. Koncert prowadziła dyrektor festiwalu, profesor Anna Jeremus-Lewandowska. Dnia Anna Królak.